Bądź mną. Level 8, ale chujowo rozdane punkty w drzewku rozwoju postaci, przez co jesteś lekko niedojebany. Kochasz wieczorynki. Poza muminkami, bo to chore kurwy syny. Ale wśród nich wszystkich widzisz jedną nadwspaniałą bajkę, jaką są bracia Koala. Bardzo rzadko była ta bajka, więc jak się tylko pojawiła czołówka w telewizji, to mamkę dzwoniła i nawet jakby był pogrzeb babci, abym wrócił do domu i pociesznie oglądał moje kochane misie Koala. Na początku bajki zawsze było losowanie, komu dziś bracia koala pomogą. Za każdym razem obstawiałem z mamkę, komu tym razem bracia pomogą. Jeśli trafiłem, dostawałem całą miskę cukierków. Tak oto zaczęła się moja przygoda z hazardem. Level 13. Hazard powoli wkradł się do mojego życia. Wynik meczów w zamian za kieszonkowe czy nielegalne wyścigi samochodzików sterowanych to już normalna sytuacja. Ale to nie wystarcza. Poszukiwałem czegoś większego, co nada memu życiu sens. Zawitałem do lokalnego kasyno, to znaczy do baru o nazwie kasyno, gdzie były automaty z grami, bo do prawdziwego kasyna raczej dzieci nie wpuszczają. W sumie to bar nawet nie nazywał się kasyno, zmyśliłem to. W tym momencie zdaję sobie sprawę, na co chcę przeznaczyć swoje kieszonkowe. Szukam zatem idealnego automatu, w którym zobaczę swoje powołanie. Oto on. Jednoręki bandyta. W tym okresie akurat mam złamaną rękę, więc jak trochę jednoręki byłem, to myślałem, że to jakiś znaki mi przyniesie szczęście. Skurwade. Z czasem się uzależniłem. Koledzy wydawali pieniądze na RP w lolu i lizaki w sklepiku, a ja, jak uzbierają drobniaki, leciałem do baru szukając siódemek. Było świetnie. Mój jednoręki automat tworzył idealną synergię z moim jednorękim ciałem. Stałem się podstawówkowym bogaczem. to ktoś zbieranie kart z piłkarzami? Byłem pierdolonym piłkarskim baronem. Miałem każdą możliwą kartę. Wszyscy mnie kochali. Nawet marysia z drugiej B. Wiedziała we mnie tylko hajs, ale naprawdę odpowiadało mi to. Aż nadszedł ten dzień. Dzień, w którym musiałem zdjąć gips. Błagałem na stoliku lekarza, by złamał mi rękę jeszcze raz, bo ja tego potrzebuję. Nie zgodził się. Idiota, że okazję na złamanie gówniakowi ręki. Bałem się podejść do automatu bez naszej ukochanej jednorękiej synergii. Ale musiałem. Pewnego dnia Marysia poprosiła, żebym jej kupił lizaka w sklepiku, a ja odmówiłem. Miałem coraz mniej pieniędzy, a ona to widziała. Musiałem o nią walczyć, więc wziąłem całe oszczędności, jakie miałem i poszedłem do automatu. Grałem całą noc. Przegrałem Wszystko. Wszystkie oszczędności, karty z piłkarzami, nawet Nike od mamy zamieniłem na żetony. Byłem osamotniony z życiem, jak na dłoni trzymałem ten kwit lub żetony w niej. Traciłem ten kwit, pierdolony pech i straciłem wszystko. Wróciłem nagi do domu. Znaczy, miałem ubrania, to tylko metafora. Ale nie poddawałem się wszystkie zabawki, cała zawartość pokoju wkrótce potem przejebana została na jebanym automacie do gry w jednorękiego bandytę. Myślałem o ponownym złamaniu sobie ręki, ale nie wiedziałem nawet jak. Z czasem podkradałem rodzicom z portfela pieniądze oraz biżuterii od mamy. Nawet kolekcję plakatów Avril należących do ojca, wymieniłem na te jebane żetony. Tego dnia nie tylko pieniądze straciłem i nie tylko żetony były jebane. Time skip. Dziś mam 17 lat. Rodzice mnie wyrzucili, mieszkam pod mostem. Szukałem wczoraj jakichś oszczędności na życie. Podszedłem do jakiegoś faceta, by zapytać o dwa złote na bułkę. Kazał mi spierdalać. Nie mogłem pozwolić mu odejść. Powiedział, że jak mu nie dam spokoju, to mnie rozjebie. Nie dałby rady, pomyślałem. Mój bicew jest jak potwór z Loch Ness. Nie dlatego, że jest taki wielki, tylko dlatego, że nie istnieje. Zapomniałem się i dostałem porządny wpierdol. Zacząłem uciekać w panice. Włóczyłem się po poobijany po godzinie. Nagle w środku nocy zauważyłem jakiegoś przechodnia. W sumie to on mnie zauważył, bo ja z tym podbitym okiem to widziałem co najwyżej pół metra do przodu. Podszedł do mnie i zaoferował pomoc. Okazało się, że to doktorek jakiś. Zaprał mnie do swojego prywatnego gabinetu na prześwietlenie i inne duperelki. Wrócił z diagnozą. -"Przeżyjesz", powiedział. -"To nic groźnego. Kilka otarć i siniaki. O, i złamana ręka". -"O mój Boże, przynajświętszy nosie, zmiłowałeś się". Szybko podjął decyzję o założeniu gipsu. Kazał mi porządnie wypoczywać. Powiedział, że idzie do domu, a ja mam zostać na noc w jego gabinecie. Dał mi jakie żarcie i wyszedł, każąc mi wypoczywać. Ale ja nie mogę wypoczywać. Zabrałem jego torbę, której zapomniał i wyskoczyłem oknem. Był w niej portfel, telefon i zdjęcie córki. Albo żony. -"Tak sobie teraz myślę, że mogła to być jego matka. Podjąłem decyzję. Jest 19:38. Biegnę prosto do baru z automatem. Jednoręki bandyto? Czas na drugą rundę.